Czy słyszałeś kiedykolwiek teorię o Phineasie i Ferbie? Nie, nie słyszałem. Zniszczy ci to calutki dzień. Dajesz, zaskocz mnie. Historia opowiada o dwóch braciach, bawią się w przeróżny sposób, budując niesamowite konstrukcje, a ich siostra Fredka chce ich przyłapać. No tak, kto nie oglądał Phineasa i Ferba? I uwaga, tu zaczyna się teoria. Polega ona na tym, że Phineas i Ferb tak naprawdę nie żyją, a Fredka wszystko to sobie wyobraża. Nie no, co ty gadasz? Wiesz, że wakacje trwają 2 miesiące. Tak, tak. Phineas i Ferb mają 189 odcinków. Każdy odcinek jest przeznaczony na cały jeden dzień. To ma sens. Wiesz, czemu pozostali cały czas w tym samym wieku? Bo tak naprawdę Fredka zapamiętała ich w momencie, w którym oni zmarli i nie potrafi wyobrazić sobie ich już starszych. No way, bro! I uwaga, jej mama, zawsze jak Fredka próbuje przyłapać swoich braci, nigdy nic nie widzi, a do tego, co ciekawe, nigdy jakby nie zwraca uwagi na dziwne zachowanie Fredki, tylko po prostu akceptuje to. To dlatego, że jej mamie jest po prostu bardzo przykro i ona rozumie stan Fredki. Ale ta historia jest creepy. No właśnie wiem, no właśnie wiem.